W angielskim hrabstwie Wiltshire znowu zaobserwowano piktogramy, które pojawiły się na polach. Na miejsce najnowszego znaleziska już zaczęli ściągać ufolodzy oraz fascynaci tematu kręgów w zbożu. Tajemnicze kręgi pojawiły się 5 maja 2017 roku na polu uprawnym w pobliżu Wilkby Hedge. Piktogram składa się z 17 okręgów tworzących symetryczny wzór. Nie da się ukryć, że stopień skomplikowania tej formacji jest dość duży, a wykonanie jest niemalże perfekcyjne. Zakładając nawet na moment najbardziej optymistyczną z punktu widzenia ufologów wersję wydarzeń, pozostaje nam pytanie, kto stworzył ten krąg i dlaczego. Niektórzy sugerują, że jest tam jakieś ukryte przesłanie, którego niestety nie rozumiemy. Zresztą, wspomniane wcześniej niedoskonałości są wyraźnie widoczne gołym okiem i mogą sugerować, że podobnie jak w wielu innych przypadkach, najnowsze kręgi w zbożu z hrabstwa Wiltshire zostały stworzone przez samozwańczych artystów, bądź zwyczajnych żartownisiów usiłujących podtrzymać mit ufologicznej stolicy Wielkiej Brytanii. Zwyczajna deska z gwoździami byłaby wystarczająca do stworzenia takiego wzoru, choć nie da się ukryć, że on sam wygląda imponująco.